Dobry. Fanów Monstera, którzy potrzebują pilnie korony. Będziemy sami polować. Dobra, zadanko bierzemy. Niestety to musi być tak. Wysoki poziom. To i o to zadanie. Te ukorowane apeksy. A poza tym, masz to taką tak. Manierę w głosie. Staram się zachować powagę, wiesz. Moja maniera jest zawsze nienaganna. Jestem mądry, przebiegły. Ale chcę koronkę. I będziemy myśleć, jakie tu zadania po kolei jechać. Mam zobaczyć, tylko czy ten stream w ogóle działa, wiesz? A, to muszę wziąć telefon. Będę jedną. To wiesz, tutaj różnie bywa z łączami, wiesz. A tak poza tym, w porządku mnie ludziska. Boże. Kona na wielkie projekty mamy. Ale Monster jednak to jest taka gra wciągająca, że coś trzeba, jeszcze brakuje. Brakuje mi jeszcze 9 chyba leveli, czy 10. Czego mi brakuje? Anomalii. I będę czekał na patcha. A teraz bliżej. 8 tygodni to moment zleci. Z tym sprzętem to na Apexy można śmiało ten... szarżować. One schodzą jak wściekłe, no. I w tym, że tu są 3 koronki. 12% szans to jest sporo, no. Czyli sprawdzi... No mało. A na dużo nie wiesz? Duże nie jest tutaj. Duże są 100%. A, duże są 100%. Sprawdziłaś, tak? Tak, tak jest. No to co, świetnie. Prawdziwi gracze się nie poddają nigdy. Ale zauważ, panie, że nawet jak się zrobi przerwę, nawet tak tydzień czy dwa, to nie jest, już na pamięć się gra, prawda, co? Z sterowaniem. Szybko nie wychodzi z głowy. No nie, czegoś takiego nie ma. Nie ma jakiegoś takiego wielkiego, że jak się robi jakąś tam przerwę. Znaczy ja to przerwę miałem 2 dni. Na razie. Jestem sam ciekaw, czy nam wpadnie. Dobra. Powalony. I co, tak będziemy zamulać na tym streamie? Nie masz ci zapowiedzenia? Ja jak zwykle pozdrawiam Darka, bo zawsze go na każdym streamie pozdrawiam pracującego Darka. Darek jest teraz w pracy, więc... Ktoś musi go... Dzisiaj sobie w Konana połupali trochę te... Kamienia. Kamienia. Mamy swoją... swoje miejsce w świecie konanowym, bo już wybraliśmy. Ale to tylko na landach. Na ten... Także... Na serwerze i tak świeci... jest sporo ludzi. Nie możemy grać na PvP, no bo chłopaki ciężko pracują, żeby utrzymać polską gospodarkę i no, tak. To tak się tylko wydaje wszystkim. Dobra, pięknie. Szybko, ładnie zszedł. Nie, nikt nie dochodzi tutaj, bo nie wiem, Bogdan, czy ty. Właśnie nie, zastanawiamy się, czy jechać do końca, czas. Czy po prostu... Chyba będziemy wychodzić. Będziemy wychodzić, no bo... Nie, trzeba tutaj jechać. Nie, ale też tu będzie może widział, że może wychodzić, wiesz? Nie, mi się wydaje, że lepiej pokazać, bo wiesz, zawsze się Apex jakiś może pojawić, wiesz, mniejszy czy większy, ktoś se oceni, wiesz? A co ci zależy, te 3 minuty dłużej pobić Apexa tego z Ignora?
jego się może trochę będzie lepiej biło jak ten. Kurczę, zobaczymy, ile czasowo się schodzi też, wiesz? Zaraz wracam, bo nie mam. Ty. Zostawiasz mnie samego na po lasu boju, no dobra, no. Wiesz, tak, ja jestem. W Konanie mamy swoje miejsce już, wybraliśmy. I mamy Discorda. I teraz jest. Zapraszamy na Discorda. A zwłaszcza tak, kolegę, który nas oglądał i tu nas parę osób oglądało z Monster Huntera. I zapraszamy na Discorda, bo my będziemy jeszcze pozagrać w tego i może jakieś takie... No i to jest koronka, podejrzewam, czy nie? Mały jest. Na pewno jest mały. Żeby jakiś kontakt, może jakie gry byśmy odpali, trochę mnie te Erdel... Boże, jak to się nazywa ta gra? Czekaj, ja wiesz, się nie potrafię się wysłowić. Five online, prawda? Czytałem i nie wiem, czy się... I... Dobrze mówisz. Elden Ring online, dobrze? I powiem szczerze, że chyba... Świry.pl będą w to grały. Takie mam przesłanki wszystkie, ponieważ z tego, co widziałem, to pan od tego... jak on się nazywa? Od Microsoftu powiedział, że dopiero będzie za 4 lata następny, a wiem, że jest tam tyle zawartości i treści, że to też jest gra taka, żeby sobie posiedzieć, pogadać. Mało tego, to pochodzić po dungach. Skład mamy, w razie wypadku to można zawsze uzupełnić. Więc jest duże przesłanki, że będziemy grać w to. Może niekoniecznie tak profesjonal, prawda? Tylko bardziej no party, żeby się pobawić grą, bo jest ciekawy świat, prawda? O, uleczyć się? Tak trochę na wariata grasz, co? Dlaczego nie? A, już się uleczyłaś. Ale na pewno w sobotę odpalamy nową grę i będziemy nową grę grać. Będziemy grać i to nie Tomb Raider na święta. Nie pamiętam, jak on się tam nazywa. O, kota mi zabiło. Dasz radę? Aj, mnie odepchnęło. O, i to mi się podoba. Nowy, najmniejszy okaz. No i prawdopodobnie koronka. Tak, koronka z Ratalosa. Tak. No i tutaj jest jeszcze Rata, jest jeszcze... Ratiana. Ratian? Nie, ale Mizutsune. To nie tu. Mała koronka Mizutsune jest tutaj na tej. No i ten Zinogre. A no to my... tego Zinogre teraz dokończymy. No to możemy zrobić, nie? A później my bierzemy... Co bierzemy? Ratianę, tak? Tak. Apexa? Tak. Ratian Apex. Bez zobacz, które to zadanie w razie wypadku. Zaraz. Muszę to... O, ogłuszył mnie od razu, ale i obudził.
Jakby za domu, to ci rzucę proszek. Żeby se kichy nie nastrzelać, wiesz, na streamie, wiesz. Nie to, że tam ten. Boimy się przegrywać. Ostatnio na 110 levelu dostałem taki z randomami w pierdziel na anomaliach, że aż kicha była. I to najfajniejsze tak, że nie zginęłem, ale randomy mi normalnie poginęli jak wściekli, nawet proszek rzucałem. Kici. Malia go sama spierze. Może bym się naostrzyła, bo na niebieskim jadę. Ja to nie, no to jest dobry pomysł. Nawet nie głupi, ja to się, ale chyba mi się nie da nawet naostrzyć. A dobra, ale. Będzie był teraz. O, jak się Macia bawi w berka z nim. Oh my goodness, nie mogę się ruszać. Thank you. Żenujący żart prowadzącego. Ho, nikt się nie śmieje. A jak oglądają wszyscy te, jak to się nazywa? Jeden nie z 10, tylko jak on cię ten Familiadę, to wszyscy. Choć żart jest żenujący, wszyscy se tak szczęśliwi są. O, pięknie. Aż pogratuluję Maci. Victory! Nice! Easy i nice! No i teraz mała koronka z Ratiany Apexa. I tu niestety są chyba wszystkie na 4%, wiecie? Wszystkie są na 4,5%. Jest pełna wdzięku Ratiana Apex. I wydarzenie kłopotu w raju, i wydarzenie serce wierzchołka. I 4% to jest mało, 4%. 4% mało i nie mało, no. Pamiętam, że w Monsterze tamtym, przednim, było jeszcze mniej. Czekaj, bo to nie było. Nie pozbierałam tego dziadostwa. 4%, no. A jakie to wydarzenie jest? Pełen wdzięku, Ratian Apex. Pełen, to takie, wiesz, to tłumaczenie to jest takie. 11,26 na 3 Apexy, no to mi się wydaje, że mogło być no, ale lepiej, ale jest dobrze. No mogło, nie no, no, ze sprzętem, wiesz, to. I to jest tak. Jeszcze raz. Dla takiego mógł przeciętniaka, no to jest 10 minut, no to mi się wydaje, że jest dobrze. Przeleżujący Apex? Nie. Pełna wdzięku Ratiana Apex. Mini korona. No. Wydarzenie kłopoty w raju. Może zobaczymy w o Jezu. Zobaczymy może jakieś takie pojedyncze bardziej, no bo jak wszędzie jest 4%, no to... No to panie Bogdanie, myśli pan, nie? No myślę. Lista tworzenia. Tylko szukam, gdzie to no, jest, pamiętny to dzień. Kłopoty w raju, mówisz? No, coś takiego. Ja muszę sama, wiesz, też sobie podejść tam i zobaczyć, no bo...
Awantura z Apexem Metalosem jest na wydarzeniu. Bo to jest ranga mistrza, tak? Jest, kłopoty w raju i są dwa. Apex Ratiana, tak? Apex, wydarzenie kłopoty w raju, wydarzenie serce wierzchołka jakieś. I pełna wdzięku Ratiana. Serce Apexa, serce wierzchołka. Serce Mosy jest, ale wierzchołka. No, to jest, to może być to, wiesz, bo to jest takie tłumaczenie, no takie dziwne, nie? Znaczy nie, tutaj nie ma w ogóle tego. Serce Mosy to jest w ogóle z Kuszadorą. Awantura z Apexem Metalosem. Nie ma czegoś takiego. Nie ma tam koronki. Zrodzony w raju też jest i Wushi. Serce Apexa na to robiliśmy. Wyrzuciłam ją, poczekaj. Serce... No to kłopoty w raju to jest faktycznie. Ale te kłopoty w raju to może być wielka koronka stuprocentowa, wiesz? A nie, nie, kłopoty w raju nie, bo to... Kłopoty w raju jest na mini koronkę, no kłopoty w raju i wydarzenie serce wierzchołka jakieś, no. Jacek, ja nie widzę tego, to jest mi ciężko, tak wiesz. Dobra, dobra. Musisz poczekać, aż... Jeszcze mnie wypieprzyło z lobby, no. Jeszcze mi się kabel od słuchawek zwija chyba z tego gorąca. Bardzo ci dziękuję, kwitką pana, ja tobie też bardzo dziękuję. Wdzięczny Apex Ratiana. No to jest to, tak? Wdzięczny, wdzięczny jest, tak? To jest z wydarzeń? Nie, nie, to jest zadań. Wdzięczny Apex Ratiana. Z którego... Trzecia strona i zadania zwykłe. Jakaż, ale zadań z których gwiazdek? Mistrzowskie, nie wysoki poziom, tylko mistrzowskie. Ale z których gwiazdek? Czwarty, piąte, szóste? 2, 4, 6. 6, trzecia strona. Wdzięczny Apex Ratiana. Ja tego nie mam. Tylko, że nie wysoki poziom zadania, wysoki poziom, znaczy wysoki poziom, nie ranga mistrzowska. Później zadania wysoki poziom. I trzecia strona. Ratiana, może ty masz na innej stronie, wiesz. A, bo ja wziąłem mistrzostwo. No to tak jakby by było to, wiesz. Bo to jest, tutaj nie jest, prawda, napisane. Pełna wdzięku, Ratiana Apex i kłopoty w raju. Kłopoty w raju to ile tam ich jest, dwa. Tych Ratian? Dwie. To są Ratiany dwie? Mhm. No to idziemy do wdzięczny Apex Ratiana, tak? Co? No, możemy. Bo jakie ty tam mówiłaś, tłumaczenie jest? Bo to też jest na wysoki poziom, tak? Tak. Kłopoty w raju, widzę, że Apex Ratalos i Ratia. No to nie, to dawaj to idziemy, bo to jak wszystko na wysoki poziom, dobra, pełna wdzięku Ratiana Apex, no. I to jest tylko 4%, więc tutaj tam dzisiaj wyszliśmy na tamtego Apexa, który wpadł nam za trzecim razem. Ten 12%. Tak. Znaczy będziemy też patrzeć, prawda, porównywać, jak będzie za duży, a nam potrzeba jest mała koronka, tak? Tak.
Duże jest gwarantowana z dół. Gwarantowana jest duże. No w każdym razie zobaczymy. Dobra, idziemy na pewno nie. Tylko potki pijemy. Musiałam zapomniałam, jak się przeteleportuje. Gdzie ona jest? Tam. Na górze. No jest taka... Średnia albo mała chyba, nie wiem. Zresztą dobra, bijemy. Jak... Tak patrzę, jak życie spada, wiesz? Nie ma źle! Trzeba, wiesz, no, ja, nie ma źle. Nie, nie, nie. Krzyczała cały czas. Dobra. Nie, no trzeba wziąć tego leczącego kota, wiesz? Tak, Maciu, trzeba wziąć tego fiu-fiu. Czemu? No bo ja mój jest z pułapkami nieprzydatny tutaj w ogóle. No to wszystko, ale to jest chyba końcówka w ogóle naszych apeksów, z tego co mi się... A ja to i tak nie mam pułapki, ja chyba mam jakiegoś bomby czy coś, no ja właśnie. Nie zmienię. Ale ja mogę zmienić, zawsze wiesz. Do czegoś bardziej przydatnego będzie. To ogłosiliśmy już dziadostwo? I tak to jest. Wszyscy ci, co łapią koronki, to wiedzą, jaki to jest ból. Ale to jest jednak...
kwintesencja monstera. Czego masz, jak ja nie lubię tych przejściach, no będzie mi się odsuwało. Nic nie padło. Nie, nic nie padło, bo trzeba, ale to już wiemy, że to jest za dużo, wiesz? Cztery posady to i tak jest dużo, wiesz? To się mówi, jest jeszcze przy okazji jakiś inny lucik z Rockiego Bagiego. Kościki. Panie, kościki. Kościki zdobyłem. To już nie kości, nie gnatki, tylko kościki. Nie, kościki. Ja założyłem, ja ci powiedziałam, założę tomik twoich wypowiedzi. Frazy. To jest tomik poezji, plątania języka. Nowoczesny, o, jaki to jajeczka, proszę, proszę, o, srebrny, żeby nie było. Jakby było, wiesz, mało kaski, to ktoś może sobie przyfarmić. Punkciki, te sprawy. Jupi! Podobno mało osób gra w ogóle w tego, w Monsterkę. Widziałam tam, że ktoś się... No, ja też. No, w rajsie to bardzo mało osób, znaczy gra, bardzo że mało tak. osób. Tak. Ale i patrz, do nas nikt nie doszedł tam. Za krótko chyba. Chcę ze mną porozmawiać. Z tobą chcę coś porozmawiać. A, to ten. Nie rób. Nie robi? A Mańka dzisiaj widziałam w ogóle na serwerze. Mhm. Maniutka. Nie roba. A ja czekam, aż się minie ten i dopiero lecę. Dobra, dobry jestem. Mańka, nie roba ten i... Dawno tu nie byłam i... I co? Czekaj, muszę zobaczyć, czy nie mam tych skarbów. Ja dalej zbieram, wiesz, czekam na patcha i będę naszyjniki robił. Będę robił naszyjniki i jestem ciekaw, czy achievementy jeszcze będą dodawane, wiesz. O, platynowe jajeczko, proszę. Dobra, to mamy tak, to mamy opracowane. Jak będzie za mała, to, znaczy za duża, no to od razu wychodzimy. No ale jak ją zmierzyć? Jak szybko podejdę do nogi, będę widział. W sumie to one się chyba wielkościowo nie zmieniły, powiem ci szczerze, wiesz? Chodzi o te latiane i... No być może nie, no to tam tego. Jak głowa nad kolano. To od razu widziałem, że jest małe, mówiłem ci, że widzisz. Ja to głowa nad kolano musi wystawać. Tylko trzeba szybko podejść, wiesz? Nie zawsze to wychwycisz, wiesz? Ale... Jest duża szansa, żeby chwycić. Może nad innymi potworami będzie trochę inaczej, prawda? Bo te akurat są... Czekaj, zmienię tego kota, bo... Koleżko, koty... Zobaczymy. Ubrany jak gata, dobra.
taki, mogliśmy zrobić takie krótkie streamy, wiesz, że... No tutaj, to wiesz, ale to nie, no to teraz jak już streamujemy, to wiesz, to... wiesz, to no i tak nas Polacy oglądają w większości, więc... Niektórzy, wiesz, pamiętam jak ja na pierwszym Monsterze, jak grałem, jak błądziliśmy, wiesz, nie byłem ciekaw, żeby zobaczyć tylko kawałek, wiesz, tylko chciałem zobaczyć więcej troszeczkę, bo wydawało mi się, że to jest bez sensu, wiesz, podchodził gościu na filmiku 5-sekundowym i mówił, ja że to jest widzę, mało. Że chyba jest dużo. Ja dobra, ja nie wiem, gdzie ty polazłeś. No idę. Na dół. Zejdź z tej skarpy, bo nie wiem, gdzie ty jesteś. No ja idę. A nie, na górę. Ty na górze jesteś. No ty jesteś. Tutaj. Tu wyżej. Wyżej tu. Chociaż ja wiem, jak teraz tak dużo. Ta. Duża? Tak mi się wydaje, że duża. Wypadł. Poczekaj się, jak stanie to. Te mnie tutaj rzucają. Dobra, stanie. No nie wiem, czy taka duża, wiesz? Dobra, bijemy. Już się biorę do roboty. Pamiętasz, jak Kirina mierzyliśmy i za każdym razem. Dobra, bijemy na wszelki wypadek, co? Na wszelki wypadek, no bijemy na wszelki wypadek, no bo to... Ale nie, wydaje mi się, że jest, spora, także... To weź ją tak dobrze sobie pochodź, popatrz. Zobacz, jaki ja... Może... Nie, no chyba dużo. Dobra, zobaczymy. Moment, ją zabijemy. Wszelki wypadek to jest 5 minut bicia, a jak się wyjdzie, to się znowu... Nie zastanawia człowiek. Znowu się może zresetować... licznik prawdopodobieństwa i... Tym, że mówisz, z tym sprzętem już to... Bo to widzisz, jak to masz DLC-ka, to jakby nie patrzył, masz przewagę, wiesz. Chodzi o sprzęt. Zresztą szybko się mówię, jak już ma się te sprzęty, to bije to. Nie ma takiego sensu też. Mennica mnie zrzuciła. Ja sam spadłem. No, ale tutaj, jesteśmy no, cienkie walki. No nie, po nas rzucało to. Cienkie jak cienkie, cienkie to jakbyśmy wiedzieli. Widzisz, i tutaj już tak jak teraz tak staje, to mi się wydaje, że jest duża i to takie...
Nie, no ale to tak zawsze będzie z kronkami, no nie oszukujmy się, wiesz. Ale teraz z drugiej strony, wiesz, jeszcze nie mamy takiej proporcji, jeśli chodzi o te koronki. Gdybyśmy mieli proporcje lepsze, to byłoby, wiesz. A tak to niestety musimy kilka zabić sztuk, wiesz. Lepiej zabić kilka sztuk, jak później gdybać, prawda? Tym, że on to się, to, ten jest trochę inny, prawda? Tamte są, ten jeszcze odpycha, prawda? Ale to nie ma co się zniechęcać, bo tutaj nie. I tak się bardzo mało potworów bije. Znaczy, naprawdę bardzo mało. Tutaj 20 sztuk, jak się... Jak jest zabitych, to już jest bardzo, bardzo dużo. W porównaniu do tamtych, to... A jak to się nazywa? A w Wordzie to szło już w dziesiątkach. Dziesiątkach na przykład. I w setkach. Niektóre potwory były w setkach farmione, także tutaj jak ktoś powtórzy tam przez jakiś okres czasu, że... 30, 40 to jest cały pików. Ja nie mam, ja najwięcej chyba mam ze 20 potworów i... znaczy 20 sztuk zabitych chyba. Nie mam, nie no nawet nie mam, chyba nawet nie mam. Z 17 może tak, i jest tak, co? Tak. I jest już jedna i druga koronka. Także tutaj znaczy, na nawet... pewno się, wiesz, zawsze na jakieś tam się schody... Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że na pewno nie. Wydaje mi się, że jest zrobione, żeby nie było aż takiego mocnego grindu jak w Wordzie. W Wordzie był katastroficzny grind. I tutaj jest chyba do minimum. Zresztą tutaj jest więcej jest potworów takich, więcej z koronek gwarantowanych, tych dużych na przykład, także i tu jest o wiele łatwiej, nie oszukujmy się, ale jest o wiele łatwiej. Może dlatego, że w Wordzie... Poza grindowaniem najgorsze to są te robaki tutaj. Może dlatego, że w Wordzie było, jak to się nazywa, mniej osób, bardzo mało osób miało te platyny, nie? I może dlatego stwierdzili, że... A czy w Wordzie były dwa razy platyna była, no. Było z DLC-ka, a i była ale podstawki. Ale no dobra, no tutaj może, tutaj no jest prawdopodobnie tak. No i nie oszukujmy się, no tak i te śledztwa też były. No tutaj dużo dają, dużo co by nie gadał, dają śledztwa, no. Jest... Znaczy nie śledztwa, tylko wydarzenia, wiesz, tam to większość to na śledztwach, na tych hartowanych trzeba było wbijać, dopóki ziem przewodnich nie odkryliśmy. I jak to robić fachowo, bo to na ziemiach przewodnich to też nie było tak fajnie, póki... Bo trzeba było mieć towaru, żeby przyzywać dane potwory. I mierzyliśmy wszystkie. Wszystkie były mierzone na ziemiach przewodnich, tylko że była opończa. I można było spokojnie obok potwora stanąć. A tutaj no, nie ma opowieści. Na Wordzie, w Wordzie to najlepiej na ziemiach przewodnich. Co by nie gadał, to... Nie oszukujmy się. Tam miałaś dużo, chodzi o mierzenie, prawda? Bo mogłaś podejść, spokojnie zmierzyć. Aha, dobra, wychodzisz, prawda? Jeśli ci nie pasuje. A tutaj... No nie ma czegoś na przykład, takiego. Ja mam Apex z Diablosa. Małą i dużą koronkę. Ja też. I on został zabity. Ale ja nie wiem, czy on przypadkiem nie ma go gdzieś może. Może gdzieś jest gwarantowany. Jeden i drugi, mały i duży? Tak. A, no to nie, no to nie jest dobry przykład. Co tutaj może być jakimś przykładem? A Bezelges? To jest wydarzenie. Jeden i drugi? Tak. Aha. Nie, no dużo mamy kronek z wydarzeń. Strasznie jest masa tutaj. Dobra. O, ja w zniesionej teostry na przykład w ogóle nie mam, ale mam tylko dwa razy ją zabitą, nie? Ale za to Hameleosa zniesionego mam zabitego cztery razy i mam dużą koronkę, chyba że ona też była gdzieś gwarantowana, nie wiem. Bo też mogło tak być, że była gwarantowana. Nie pamiętam, ale dużo jest na pewno gwarantowanych i jak ktoś sobie chce farmić koronki, to prawdę mówiąc łatwo, fajnie jest posłużyć się po prostu jakimś przewodnikiem, nie? Poradnikiem. Ja zniesioną teostrę mam tylko srebrną. I wtedy wiesz, gdzie co jest i nie musisz tam się pałętać gdzieś po jakiejś tej... Dobra, dołączaj. Także z poradniczka
ze strony jakieś i nie, przede wszystkim się nie podawać, bo to jest do wyfarmienia i to nawet tak później się schodzi. Wiadomo, że w ekipie też się lepiej farmi, po samemu to nie jest aż tak kolorowo. To jest właśnie przewaga mieć nawet poznać kogoś na forum, jedną osobę, która nie ma koronek. Bo jak pozna się osobę, która ma już dużo koronek, to ona się może później olać, prawda, człowieka. To jest też taki, nie oszukujmy się, no. Tak, najlepiej sobie wziąć kogoś, kto po prostu, to że nie tylko ma na koronki. Napisać gdzieś na jakimś forum. Albo po prostu, przykład, który lubi pomagać. Na koronki, bo jak ktoś ma już, to nie będzie chciał robić tych koronek, bo nie będzie mu się opłacało, bo on nie będzie miał żadnej nagrody i później będą takie spiny wychodziły, że ja ci pomogłem, ty mi nie pomogłeś. Najlepiej jak ktoś nie ma i wtedy się robi z nim koronki, nie? To jest tak, to jest fakt. Nam w sumie też już by się nie chciało wracać, tak prawdę mówiąc. No, do niektórych pewnie. Nie mam pojęcia zielonego. Nie mogę nic zrobić. Mi się wydaje, że jest taka sama jak tamta, ale ją bijem. Mówisz? No dobra. Nie ma problemu. Tak, z koronkami to jest o tyle. W ogóle w każdej grze chodzi o jak coś chce wymaksować, to nie jest zawsze kolorowo. To nie. My już się od tylu od ludzi odbiliśmy właśnie, że my coś na przykład. Nie szkodzi. No bywa. Za to dostała jabłkę. No i dobra. No i dobra, to taka smutna. Bazem dla. Nie ma co się martwić. My przeważnie kończyliśmy grę, żeby wymaksować. Kto chciał iść na następną, bo po prostu ktoś nie dawał rady. Bo na przykład najgorzej to chyba w Destiny, co Madziu? Żebyśmy nie poznali takich wspaniałych ludzi w Destiny, no to byśmy nie mieli tam platyny nigdy w życiu. Poznaliśmy Riddicka i Lukasa, prawda? Świetni goście. Dwójka nam brakowało do... Wiosowy nam brakowało, no. No i poznaliśmy ich i nie oszukujmy się, to były jedni z przyjemniejszych ludzi. Którzy też chcieli mieć tą platynę. A, jeżeli chodzi o poznawanie przez internet, tak... Typowo do zrobienia jakiegoś achievementu. No, tu poznaliśmy dwójkę takich, znaczy w sumie jednego, a ten przyprowadził, ten jeden przyprowadził kolegę swojego, bo też bardzo sympatycznego i wbiliśmy za i to obopólną, po dwóch tygodniach. No, dwa tygodnie ćwiczyliśmy to. Na przykład zwykłego jeden czy... tydzień, drugi tydzień, jakoś na drugi tak tydzień nie nam się udało te, dopiero Madziu Lewiatana Prestige'a zrobić. On był pobugowany, przecież ja byłem na tym, na wojdzie. Uuu, spadłam. A to był, to oni, chłopaki też byli, nie no, żadne dzieciaki, nie? Nie żadne to dzieciaki. Też trzeba patrzeć, czy to nie jest jakiś tam, jakiś tam wariat. A w Destiny trochę też godzin przegraliśmy, ja to w szczególności. Po dwa razy podchodziłem do Destiny. Dobra gra, tylko że później problem był z lungami, prawda, sześcioosobowymi. To był najgorszy chyba problem w Destiny, prawda? Każdy się mijał z celem, każdy chciał co innego, no. I pierwszy raz widziałem po prostu wrogość u ludzi źle nastawionych do grania. Widziałem tą taką zazdrość.
bezsilność. Co on ci tak wziął na jakieś wspominki, jakieś takie dziadowe? No nie, bo to jest, ale to jest przykre, wiesz? Zobacz, ci kręcę Jacek, bez przesady, ale to, jakie to jest już przykre, weź to bez, jest... tych bez tych... No mów, mów. Zero współpracy. To tak jak w Konanie. Jeden nosi cegłę, a drugi nawet patyka nie przyniesie. A wszyscy chcą przy ognisku siedzieć. Dawaj. Madziu, twój on. Ja spudłowałem. Koronkowy raj, dobra. Proszę. Naprawiła no swój mały błąd. Nie był. To już następnym razem ale będziemy... mordeczkę już chyba miał mniejszą, mi się wydaje. Nie wiem, zresztą dobra. Po uzębieniu kiedyś sprawdzaliśmy, jak były martwe. Po uzębieniu. Nie. Nie gadam z tobą, jesteś głupi. No dobra. Tacy nieuczciwi gracze. Nie no, zobacz, mam taką pocieszną mordkę. No. Wygląda trochę jakby spał. I tak to przykro z tymi groszami. Niektórzy są tacy bardziej kawalarze, a niektórzy to są takim tacy maruderzy, jak zaczną zmęcić. No nie uda nam się, no nie to, tego, kurczę, jak ja... A zwłaszcza przy bianiu achievementów, jak takich poznacie, to weźcie mi od razu delay zróbcie. Albo jak ktoś już coś ma i, ja, albo jak ktoś już coś ma, to tak, o, ja to mam. A ty jeszcze nie masz? Wszystkie, tak, to jest... Wszystkie rodzaje maruderów. Gracz nerwus, gracz maruda, tak. Kurwa, gracz chwalifięta. Gracz niezainteresowany grą. Gracz niezainteresowany grą. Tak. Nie, poczekaj tak. Gracz nerwus to jest na przykład nasz pan Skowron, nie? Kurwa, co ty zrobiłeś? Co to jest? A jesteś chujowy, ja jestem lepszy. Jest gracz maruda, czyli ja. O Boże, kiedy to się... Czyż to już za długo. A już... Dobra, nie mogę mówić dalej. No nie możesz, to już nie mów. Jest jeszcze taki właśnie, jest jeszcze taki gracz, co... Chwali pięta. No ja mam. Chwali pięta. Ja mam, no co wy, jeszcze nie macie, jak ja już to mam? No mi to wpadło, o, znowu mi to wpadło. O, wam nie wpadło? Kurwa, jeszcze... Czekaj, nerwus, maruda i chwali pięta, jaki jest jeszcze gracz? Nie, a, no, jest ale... jeszcze jeden gracz, którego poznałam. I to jest gracz... Dołączaj. On się nie interesuje grą, ale dla niego wszystko jest fajne. I jak się go pytasz, kolego, jak ta broń? A kolega odpowiada, Jacuś, jak? Dobry. Dobry w chuj. I się pytasz o kolejną broń i mówi, ty, a ta jak? Nie, no ta to jest w ogóle świetna, ta jest świetna. Wszystko jest dla niego dobre i nic mu nie przeszkadza. To są najlepsi gracze i mi się tak, wydaje, ale że... i grają, i grają. I to są najlepsi gracze. Grają, wszystko pasuje. Taka czapka jest świetna. Następna czapka świetna, jest jeszcze lepsza. A ta jest jeszcze w ogóle super, też jest super. Ale nigdy się od nich nie dowie, czy jak tak w sumie prawdy. Czy... Bo dla nich wszystko jest dobre, nie?
Tak. To są najlepsi gracze, to według mnie tak. Ale zawsze z nimi jest wesoło, bo oni zawsze są pozytywnie nastawieni. To akceptujesz tam? Tak, tylko sobie wezmę za... No i są mi się na przykład tacy gracze, co mówimy... Żeby grali, ale z cudzymi rękami. To już mówimy o tych specyficznych, no. Nie zginęłem dlatego, że on mnie zabił, tylko dlatego, że na pewno cheatuje, no. To jest tak, na początku. Albo cheater, albo miałem laga. Już go zgłosiłem, trzy razy go zgłosiłem, a jeszcze gra. To widocznie muszę... Z przewagą cheaterów, nie? Tak, z przewagą cheaterów. To jest na pewno cheater. Nie, on jest po prostu lepszy od ciebie. Absolutnie, on nie może być lepszy, kto jest cheater. On cheatuje jak nic. No zobacz, on się teleportuje, nie? Albo zobacz, jakiego miałem... Nie, ja już to... A jeszcze są gracze typu, ja już w to nie gram. Ja nie gram, obrażają się na grę. I po czym za godzinę znowu przychodzą, nie? I za każdym... Ja już w to nie gram. Ja nie będę w to grał, bo to jest głupia gra. Mała. Mała. No to dobrze. To są tacy. Jakich jeszcze mamy graczy? Rodzaje graczy? Nie, no najlepiej to są ci, co znowu nam się nie uda. Po co to robimy? Są jeszcze na przykład taki, są jeszcze tacy gracze, że... że jak to się nazywa? I muszę się skupić i nie mogę dopowiedzieć do końca. Nie, to jest głupi pomysł. To jest na pewno głupi pomysł. Ja mam lepszy. To nie ma racji w ogóle bytu. To jest głupi pomysł. Na pewno nie wygramy. Nie wygramy. To jest w ogóle, Bogdan, tak głupie, że głupie. Ty w sumie nie masz racji. Dobrze, ty się nauczyłeś mówić, głupi, o tak. Jesteś, no. Bogdan. Jesteś głupi i my tego nie wygramy, bo tego nie da rady wygrać i oni są lepsi od nas. A po godzinie mówi, o, wygraliśmy. A to dzięki mnie. Miałem rację. Dobry plan miałem. I bo nie jest tak, ty, Bogdan, miałeś rację, wygraliśmy, nie? Nie, ja wiedziałem, że my wygramy. Ja miałem rację, ja wiedziałem, to w sumie to był mój pomysł i to był mój pomysł, nie? Tak ma być. Tak. No to chyba. Ryzykujemy obydwoje. No to tak nie może być. Widzisz, mała jest. Czy mi się wydaje po prostu? Może i mniejsza, ja wiem. Może i pada szybciej, wiesz? Wydaje, że jest mniejsza. Ale czy ona będzie na koronkę taką tego złotą? Tego to nie wiem. Albo będzie, albo nie będzie, bo... Ta. Uciekła ta. Są mi gracze, którzy nie chcą grać, tylko chcą pobajerzyć. Są. Którzy szukają miłości. Albo są, jak zobaczą dziewczynę, to ja ci bym przyniósł gwiazdkę z nieba, powiedz, ja za ciebie będę grał. No, są też tacy, tak.
Ale to jest taka bardziej młodsza część. Młodsza graczy. Część. A bo jesteś desperaci. Co? Desperaci. Desperaci. Bo to... Nie, to już zostało parę hitów. Tu. A ja zielone już mam, wiesz? Nie mam zielone. No, więc jeszcze mi się nie da nastrzyć. O, do ciebie poleciało. Najmniejszy okaz jest, ale czy on jest taki najmniejszy na koronkę? Znaczy tak mi się wydawało, że wyskoczyło najmniejszy okaz, ale czy on jest taki Apex, co nie, to było? Jeszcze nie najmniejszy, Ratian. A, że on był mniejszy od tego, który ja posiadałam. Tu jest ogonek jeszcze. Szybko jej się ogon obcięło. To, ale jeszcze nie najmniejszy. No. I myślałam, że to jest malutka. Ale ja to jest chyba czwarte podejście. Czwarte i już się pokazał mały. Mamy tendencję zniżkową albo może być wzrostowa, ale no. Bo to jest... No zobaczymy. Tak, jak jest do wyboru takich kilka tych. No chyba, że mają procent większy, nie? To, ale przeważnie pojedyncze trzeba wybierać, po co to trzy zabijać. Chyba, że się tak, nie ma tak, koronek. No. O, ja to na przykład robię tak. Sprawdzam sobie, gdzie fakt, wypadają... No. Ja sprawdzam, gdzie wypadają jakie koronki i patrzę, no. Że na przykład, dajmy na to, nie mam z Ratiany i Ratalosa. No i patrzę, z czego wypada. I czasami jest tak, że to się powtarza. Że dane wydarzenie się powtarza w jednym i w drugim, więc no, opłaca mi się to bić, nie? Bo albo jedno wpadnie, albo drugie z tego zadania. I mam tak jakby podwójną szansę, to trzeba sobie też tak patrzeć. Dobry powód. Nie ma co się porywać w ogóle na te koronki, jak się nie ma ekwipunku. Na samym początku to sobie w ogóle olać to, co olać to, ty jest to wpadnie. Po co to się męczyć po 15, 20 czy 30 minut na jakimś marnym sprzęcie, jak można sobie przejść całą grę, zrobić sobie ja i to i tak jeszcze koronki nie na koniec, to jest zawsze na koniec. Zrobić sobie dobry ekwipunek i to nie to, że idziesz w zaparte, żeby tylko szedł DPS. Absolutnie, trzeba mieć też trochę obrony, nie oszukujmy się. Trzeba mieć też trochę włożonej obrony, a nie całe wszystko na DPS, bo niby cyferki ładnie wchodzą. I ja widziałam na przykład na katanie ścięcia, gościu zadawał po 200 obrażeń, ja ścięcia zadaję po 100, nie? Ale Rajang go miał na raz, więc ile on razy musiał powtórzyć tego Rajanga, żeby mu wyszło takie piękne nagranie, to tylko osoby, które grają kataną, to będą wiedziały, że to jest po prostu nie warto po prostu dawać wszystko na w DPS. A tym bardziej jak się na przykład samemu gra. Absolutnie. No chyba, że jesteś świetny i masz skilla jak, nie wiem, nie jeden 14-latek. No. Jeżeli tak jest i jesteś w stanie, no to proszę cię bardzo, to przecież możesz, to ja ci tam nie bronię, ale jednak w to chociaż troszeczkę tego pancerza musi być. Musi. Znaczy się chodzi o to, że nie o to, żeby tam kamyki do pancerza i tak dalej, absolutnie. Nie wykorzystuję takich rzeczy. To jest wielka chyba. To na pewno nie jest najmniejsza. To co, wychodzimy? Tak.
tylko przy wyborze po prostu sobie tego. Garderoby trzeba sprawdzić, jak ona tam, jak to wygląda pod względem pancerza, jak wygląda pod względem kamieni. Żeby nie brać, żeby brać po prostu tylko z tej górnej półki, z tej najlepszej półki. Wtedy one mają, one może troszeczkę mają niektóre nie takie, nie takie pasywy, jakie byśmy chcieli, ale mają więcej pancerza, więc nie warto brać sobie jakiegoś zinogra wysokiego poziomu, tylko dlatego, że ma na przykład, nie wiem, dwa do kryta czy coś. Absolutnie, to wszystko się patrzy na kamyki i wszystko wyrównuje kamykami, a nie jakimiś dziadowymi duperelami, tracąc pancerz, no. To jest fakt. Zresztą tutaj przede wszystkim jeszcze jedna taki mankament, jak się chodzi na koronki. Ty zawsze ten, co chcesz koronkę, to odpalasz zadanie. I nie dołączasz, tylko odpalasz. I wtedy myślisz, czy dołączysz, czy nie, ktoś dołączy. O co komand? Żeby cię po prostu nie wyrzucono z zadania. Nie tak? A, no. Bo to nie o to chodzi, czy jesteście dobrzy, czy nie jesteście dobrzy. Po prostu nieraz ktoś czeka na... A cię nie ma tutaj? No jestem. Tylko do nowego tu poszedłem na chwilę. Aha. Bo to nie o to chodzi, czy niektórzy, czy jesteście dobrzy, czy nie jesteście dobrzy. Niektórzy po prostu spojrzą na was. Nikt mi na przykład nie przypasuje. To jest. Ale nie, coś na przykład nie w na strój spojrzą i stwierdzą, że nie jest po jego myśli i was po prostu wyrzucą, albo po złości was wyrzucą. Znaczy, ja tego nie wiem, bo mnie tam nikt nie wyrzucał, no ale wydaje mi się, ale znam taką jedną osobę, która wyrzucała ludzi. No i to takie nie było zbyt fajne. No bo potrafił wyrzucić też pod koniec zadania, jak mu się coś nie spodobało, nie? A czemu on ma sobie nie zebrać tych lutu albo tego. Tego lutu. A może on potrzebował to przejść? To są różne sytuacje. Mała? Nie wiem. Mniejsza mi się wydaje, nie? Mniejsza. To możemy. To może możemy bić, co? Tak. Muszę fotki wykrytać. Ja chyba też. Kurczę, pułapkę postawiłem. Po co ja tą pułapkę? Może się jakiś zając złapie. O kurczę, o, umieram. Nie zażyłem. Trucizna mnie zabija. Wiem. W locie. Trucizna w locie mnie. A to nic się nie dzieje. Nie. To przesady. Cholerny dolem jest zło. Na sam dół. Ale ona idzie do ciebie, a nie, wskoczyła na górę. No ja idę do niej. Wydaje, że nikogo nie ma. No teraz jej pokażemy. Ale mi się. O, nie ma już. Zważ. No, trochę niech poleży.
Pewna kultura. Zobacz, jak daleko leci. Nie wiem, czy daleko. Nie, dogonimy ją. No daleko, daleko faktycznie. Aż tam... Hej, hej, poleciała sobie. Hej, 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 hej. Nie będę śpiewał, bo teraz zacznę wam nucić. Nie. Ty możesz... It's a bomb. Założyć duet z Aldoną, Stefka. Jest on. Wiem, że nie. It's a bomb. To sobie szkoda? Ja mam, stój. Myślałam, że nie ma. Szkoda, ty. Patrz jaka. Myślałem, że może zbierać bomby na gorsze czasy. Zabita, ona nie była duża. Nie była, znaczy nie była mała, nie była żadna. Żadna nie była? Żadna nie była. Może ci tak mignęło. Była nijaka, nie była. Bo taka jak poprzednia, nijaka tak? Była. Tak. Jak mierzysz? I'm sorry. Co ty myślisz, że ja tutaj będę co? Grindować z tobą? No właśnie. Dobra, to zbieraj towar z nich. Zbieram. Zaszczyt powinien być z takim gościem jak ja koronki łapać. Pewnie, pewnie. Jeszcze tylko raz podejrzewam i może być, wiesz, to. 6 minut, to bez przesady, no już nie. Ty chcesz ze mną rozmawiać w tym. W sklepie chce ze mną gadać. Nie, to... Kwitką pana dostałem, dziękuję. Racjala. Pięknie. Po co ja te bomby uspokajające kupuję cały czas? Kupuję. Kupuj. Żeby było wszystko, wiesz, na tip-top.
Dobra, to może być to, ten moment. Let's go. Najlepsze to jest to, też jeśli chodzi o koronki, że fajnie się ogląda filmiki 3-minutowe. I koronka wpadła. A jak człowiek zaczyna. Dobra, idź ją mierzyć, bo to wiesz. Ja jestem ja tym tak kolejnym. Nie wymierzę jej tak dokładnie, wiesz. Po co tam wchodzisz na górę? Bo ją śledzę. Jestem hunter. Dużo? Wychodzimy. Wydaje mi się, że jest dużo. Tak. Dużo, nie? Wychodzimy. Dużo, dużo. Spuchnięta niczym dobra, dorodna dziewucha po porządnym kepsie. Albo po odchudzającym... Minutę tam byliśmy? Co my tam minutę robiliśmy? Odchudzającym spacerku albo jeździe na rowerku w międzyczasie zahaczająca o dobrego McDonalda. Taka była duża. Ty. Co? Ja tu czuję pewne... Nie. Ja też się zawsze śmieję z tego, wiesz. Ja tu czuję pewien podtekst. Teraz młodzież jest... Podtekst pewien czuję. Nie, młodzież jest teraz taka, że ona od razu, wiesz, idzie na spacer. Dietetyczny do McDonalda. Ja tego do tej pory nie potrafię pojąć. Sałatki jedzą. Ja lubię też, co? Sałatki jedzą. Sałatki, tak. Co się czepiasz? Wszyscy w McDonaldzie sałatki jedzą, tylko że jak ja idę do McDonalda, to nie widzę tych sałatek, no. Ja też nie. Ja ale nie widzę w McDonaldzie, żeby... Ja widzę, że ładnie wyglądają na wystawie tej sklepowej, ale powiem ci szczerze, że... No ty... Jakoś nie, to jest restauracja. To jest ciężka restauracja, dobra? Restauracja. Restauracja. A nie jakiś sklep. Sklep to do obuwniczego sobie możesz iść. To fakt, no. Trochę szacunku. McDonald's to jest restauracja. I mógłbyś mnie kiedyś do niej zabrać. Dobrze. A najlepiej nie zabieraj mnie, bo nie jest wiem, daleko. Nie, nie wiem. W sumie sam możesz tam przywieźć coś z niej. No do dużych nie należy, ale też nie mogę jej dokładnie zmierzyć. Bo nie chcesz łap wyprostować, wyprostuj łapę. Nie wiem, czy to nie jest ten. Nie mam pewności. Mała jest. Mała, ale nie wiem, czy to nie jest taki wiesz. Ale mała. Janusz jak bił koronkę, to twierdził, że jest duża i okazała się mała. Nie wiem. Dobra, nie będziemy ryzykować. No nie. Dobra, mamy. Muszę mikstury wypić, bo tak to dłużej trwa. Wzięłam tych, no. Czego? Niestety nie wziąłem. Zaraz ją powalimy na ziemię. Gorąco mi się w pokoju strasznie robi. Za dużo elektrycznych rzeczy jest. To wyłącz tą mikrofalówkę. Dobra.
Tak, 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 tak. Thanks for the support. Opa. Co, skupiasz się? Nie, no mówię, że... Nic nie mówisz. Nic nie mówisz. To może pomyślałam sobie. Nie ma co myśleć, mówię. Bo to przychodzi taki czas, prawda, wiesz, jak się kronki bija właśnie, gdzie... przez 40 minut na godzinę człowiek nic nie odzywa. Tylko następna, następna i o kurczę. O ty, i na dół. Wonderful work, my friend. Kurczę no. O, nie też tam rzuciło. Złapałam się. No nie mów, że uciekła. 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 A ja to do tej pory mam tu na salgie, jak ja... Że tego energiganta tutaj nie ma, to tamten miał tak pocieszny ryjek, że aż. Gdzie? Bo gdzie? Gdzie ona poleciała? Nie ma, nie ma, trzymam ją za ogon. Ona mnie odpycha. Nie darzy mnie. No jak? Już prawie nasza. No chyba ją zabijemy. Nie wiem, czy tam coś padło, czy nie? Nie wiem, nie widziałem. Niestety nie. Nie, jeszcze za. Niestety nie, no. No to nic, nie poradzisz. Jeszcze dwa to razy. Co? Jeszcze dwa razy? Tak. Tak. Dobra, no to tak, jeszcze no. Dwa razy, okej. Okay. Jeszcze dwa razy, no. Tak mi się wydaje i na dzisiaj starczy, bo to też nie ma co przemęczać na koronkach się na siłę. No, pewnie, że nie. To ja trzeba robić tak z dystansem. To zawsze się wtrafi potwór, który naprawdę będą schod. To jest się zaciąć i przy którymś razie już nie mieć siły na drugiego. To najlepiej tak godzinę, dwie pobić koronki z kimś i narka. No, wtedy to jest takie chyba najbardziej rozsądne rozwiązanie w ogóle, że... A broń Boże nie siadać na cały weekend, myślę sobie, ty, ja to dzisiaj wbiję wszystko. My w Wordzie wbijaliśmy koronki 3 tygodnie. 3 tygodnie, no 3 dzień tygodnie. W dzień. I to był taki zasadniczy trochę błąd, bo już na koniec to nie było... Nie było nawet chęci do grania, no. Już to było bardziej na siłę wszystko. No, ja powiedziałam, że już nie wrócę do tej gry po tamtych koronkach, ale... Ale wróciła. No, wróciłam. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja wiedziałem, że ja wrócę. Bo mówię, że to gra zawsze. Dużo gier nie ten. Nie, bo nie wracam, a później. Mówię, że nie wracam, a później wracam. Dokonana na przykład, już nigdy w życiu więcej. Na przykład dokonana. Wiedziałam, że nigdy nie wrócę, a dzisiaj z Darkiem żeśmy sobie wyspę obudowali.
I to na patencie zajęli najlepszą miejscówkę. Na pokoje. Nie ma to tam, to jeszcze... Jeszcze tutaj z Darem mam pomysł, żeby tam jakieś... Zaadoptować te drzewa, co tam są. Słyszy Bogdan? Mhm. Bogdan, no. No słyszy, no. Mógłbyś mi zrobić taki pokój? Ja już sobie to wymyśliłam. Mógłbyś mi zrobić taki pokój i z tarasem i żeby ten taras wychodził na koronę tego drzewa. Znaczy, ja chciałem zrobić domek na drzewie. Ale tam masz też drugie drzewo. Ale tak, ja chciałem coś zrobić takiego właśnie z połączeniem, bo to chciałem, nie chciałem tego marnować, wiesz, potencjału, prawda? A czy ten domek na drzewie będzie połączony z moim pokojem? Tak, coś w tym stylu. To mi się to podoba. Tylko nie wiem, jeszcze jak to wyjdzie. Ale powiedziałeś tak, powiedziałeś teraz tak, bo jestem bardzo... Nie wiem, to jest dużo. I znowu zapomniałam. No to wychodzimy. Bo, powiedziałeś tak, bo jestem jeszcze bardzo rozczarowana. Nie, ale ta jest duża. Właśnie czekaj, bo chcę ją zmierzyć jeszcze tak dokładnie. Żeby... Cholera. To jest... Nie mam zielonego pojęcia teraz. No to ja nie wiem, to wiemy. Na ty jak na tamto, to nie jest podobno do tej, co było? Chyba nie jest. Co? Dobra, wychodzimy. Czekaj, dopiero... O. Tak? Tak mi się... No weź podejść jeszcze, zobacz, bo to... No to trochę za mocno szaleje. Jakby sań prosto. Nie, Jacek, ona jest duża. Dobra. Well done. To co, jeszcze raz próbujemy? Dwa razy bijemy. Nie. Jakby co? No. Dobra. Już? Się spać chcę, co? No dobra, to ostatni raz. I zostawiamy temat. Ja mam tyle obowiązków jeszcze. Nie mogę tak sobie pozwolić siedzieć i grać pod moim. Ja trzeba się wyspać, żeby jutro poleżeć. Ja rozumiem. Ja jutro rano jestem na kawę umówiona i na obudowanie wyspy. Ten. Później muszę zrobić obiad mężowi. Przestań, po co? To nie są proste rzeczy. Spuchnie jeszcze od tych ziemniaków, nie daj Panie Boże. Masz rację, to może mu makaron gotuję, będzie szybciej i będę mogła dłużej pograć. Wodę z makaronem, no makaron sama zjedz. On lubi taki rosołek podobno. Jeszcze go wiesz. Zmusza do przyjemności. Może i tak. Ja bym tak na sobie makaron to tak. No, makaron to spaghetti, to jak znalazł sobie. Makaron się chyba szybciej. Nie, dużo. Tak? Tak mi się wydaje, a może i nie.
Nie wiem, no ja dopiero biegnę. Dobiegnie, dopiero jestem. Nie, no duża. Dobrze. Powódź zadanie. Jakieś takie większe się zaczęły, znaczy taka tłuściejsza bardziej. Może nie tyle, bo ja patrzę na te nogi, ale te nogi one niby są takie same, wiesz? A ja nie wiem, czy to dobra, wtedy nie było ostatnie. Trzeba patrzeć na te kolce, wiesz? Na wysokość. Czy kolce mają być na wysokości dobra, głowy? Ja jeszcze jedno zobaczę, dobra. No już się dołączysz, co? No wejdę z tobą w razie co, wiesz? Musisz wziąć jak zaakceptować. A, dobra. Ta chyba też jest duża. Wiesz? Na pewno. No to jest ta wielka. Ta jest wielka. No i po dużej zawsze wiesz. Po wielkiej zawsze jest mała. Dobra, nie dołączaj, tylko ja sam sprawdzę po. Ja to jestem, no nie mogę i to jest właśnie ze mną, widzisz. Że jeszcze raz, wiesz. Dobra, bez żarcia dołączaj. No już staniesz tylko w tym. I teraz zaraz zobaczymy. Ostatni raz i skończę. Dobra, pyk, 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 pyk. Teraz ma inną strategię, tak? Ona będzie tam z drugiej strony szła. To jest zastanawiające. Dużo. Nie ma sensu. O, akurat dołączył do mnie gracz jakiś. Dobra, jeszcze ostatni raz. To jest ryzyk fizyk. Jeszcze jest szansa. Dzisiaj to mieć. Trochę się denerwuję. Prawie jakbym grał w jakąś ruletę. Ja nigdy nie grałem w ruletę nawet. To jest zastanawiające. A dołączył do mnie gracz. Cholera, ja go zostawiłem. No trudno się mówi, musi mi wybaczyć to. Jeszcze raz spróbuję i koniec. Koniec. Muszę sam sobie to powtarzać. Najgorsze to jest właśnie, jak sam nie powtórzę.
tylko. Miejsca zmieniają, zamieszkania. Tak jakbym musiał dalej iść. Dobra. Aż tam jest, daleko. Ale to może być to. Z Apexów mielibyśmy wszystko zrobione i to jest najważniejsze. Polowanie na koronki strasznie jest czasochłonne. Ale też jest satysfakcja gwarantowana. Musimy iść tędy, tędy, pach, pach, pach. Nie ma tu nawet drogi szybciej. Zaraz zobaczymy. Pyk, 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 pyk. O, pokaż się. No nie wyglądasz na za dużą. Pokaż się. Za duża, za duża. No, siad. Dobra. Kurczę, pieczone. No i weź teraz, nie sprawdź jeszcze raz. No. To jest nieosiągalne, to jest właśnie... Ej, dajcie mi małą. Bo to byłoby piękne zakończenie dzisiejszego dnia. Dobra. W każdym razie i tak dzisiaj był sukces, bo jedna koronka jest z Apexa, więc to jest o tyle dobrze. Pewnie będę i tak znał życie jutro. Też łapał koronki. Dobra, sprawdzimy. Coś jakieś spuchnięte są ostatnio. Mierzenie, jakby tutaj jakaś metróweczka była, albo coś takiego, to byłoby lepiej fachowo, a tak to tylko takie na oko, ale... Nie, dlaczego zawsze idę tędy? Gdzie ją mamy? Stój. Puknięte łobuz. Dobrze karmione te potwory. Spuchnięty łobuz, no normalnie aż mnie. Skończmy tego streama i skończmy grać i kładźmy się spać, ale nie da rady jeszcze. Jeszcze założyłem, że jeszcze sprawdzę raz. Taki wow, sobie sam się mi oszukuj. Dobra. Muszę zjeść, bo się boję. Bez żarcia to ja nigdzie nie idę. Nawet na klatkę schodową nie wychodzę. Muszę mieć zawsze kanapki ze sobą. Albo przynajmniej zdyszkę na prowiat. W razie wypadku sąsiad podratuje jakimś żarbem. No nie, no. Ile to się przeroluje tego. Wiem jedno, że mówię, jak jest pewniak, to jest pewniak, ale jak nie ma pewniaka, to zawsze zostaje ta jedna taka nutka dekadencji. O, siedzi, czeka na mnie. Chyba już się z... No, pokaż, ryja. No, słuchaj. Wielka. No dobra, to żeby było sprawiedliwie. Ostatni raz. I to widocznie nie mój dzień. Ale to może być mój dzień, to może być mój dzień, tu o co chodzi, to może być to.
Może być to, kurczę, ale bo nie. Ja... Ironia. Dobra. Może być to. Ale ładnie mi wpadł, pada przynajmniej dań go z Miglem. Dobra. Bo nie mów, że to będzie walczyło z Rajangiem. Nie, Rajang chce chodzić tam. No siedzi, no nie mów, że znów spuchnięta, bo widzę, że mordę ma jak sklep, no. A nie. Możesz wstać? Proszę. Wstań. Duża. Taka wydawała się... A no. Na życzenie oczywiście tych, co mnie oglądają, no to jeszcze raz nie ma problemu. Wiem, że nikt mi nie napisał tego, wiem, że to jest moje tylko wymyślone, ale dobra, jeśli taka wola tłumu, ja się zawsze z nią zgadzam. To nie to, że ja nie popieram, wręcz przeciwnie. Ostatnia sztuka i... No... Niech się dzieje, wola. Nie ma zawsze zgadzać się, coś tam trzeba. Co robiłem podczas gry? A nie, nic. Se wchodziłem na zadania, wychodziłem. I se znów wchodziłem. I se podziwiałem te piękne skałki. Zbierałem se żuczki, ślimaczki. Nie, ja chcę koronkę. Ale to już. Po raz dzisiaj dopiero ze 3 razy sprawdzałem, prawda? To jeszcze ma się siłę. I tak to jest niestety dla wytrwały. No dobra, tutaj... Cholera, już widzę chyba, że dużo. Nie, no coś ostatnio przepuchnięte są. No stój. Nie. Siad. Siad. Pokaż tą nogę. No. Skarpetki chcę ci założyć. No pokaż nóżkę. Przyszedł. Nie, za dużo. Chociaż w sumie to tutaj jakby tak patrzył. Nie. Oj, oj, oj. I co, panie Bogdanie? Na razie tam jeszcze bardzo można dobrze. Sprawdzić chyba. Czy nie? Tak jest, mi się wydaje, że... Jeszcze poczekaj. Średnio. Jeszcze poczekać chwilę, mówisz? No dobra. Powinno być trochę... Nie, no to na pewno jest nie ta. No to... Dawaj jeszcze raz. To na pewno jest nie ta... Co sobie będziesz żałował? No co? No pewnie, no dobra to. To musi być poniżej hełmu ten jej czubek. Tego kolana. To ja nie wiem, czy to kolano. Ścięgna? Nie no, co to? Łapa to jest, dzieli się na co się dzieli? Kikut?
Nie wiem jak nazwać tą część ciała tego potwora. Goloneczka? Kopytko? Kopitunio? Bo w każdym razie za duże kopytunio miała. A tam siedzi ten Japoniec i mówi, ten tylko wchodzi do zadania, zbiera pożuku i ucieka. Mówi, ty dobry gościu, gameplay sobie zorganizował sam. Wchodzi tylko, kopytka mierzy i ucieka. A już miał 60 razy ten małą koronkę. To nie, to bydlak oporny. No. No, tutaj pokaż się, ty mój, ty maluszku, maluszku. Nie ruszaj się. Cholera, buty przymierza ma. Leżysz. Stój. No, siad. No, gdzieś w krzaki wlazło. Za dużo. Dobra, dobra, nie było tematu, to się nie liczy. Ta się nie liczy całkowicie, po krzakach to takie niemierzenie. Nie uznaję tu werdyktu. Jeśli to był mój błąd, to przez krzaki. Dobra, to znaczy, że to było anulowane, to trzeba tu sprawdzić. Dobrze. Dobrze, kochani. Już włączamy. Już włączamy. Nie pękamy. Jest dobrze. W krzakach nie da się zmierzyć. Ja tak wszystkim tak mówię, bo tak jest. Sami widzieliście, byliście nad trzymi środkami. Miała nogę za drzewem. No dobra. Ty, fajny ten stream, prawda? Wchodzi do zadania, wychodzi. Ale zadań zrobił. Pół godziny tam. Męczy bułę. Sam do siebie nawija, tłumaczy sobie, że tak nie może być, że idzie spać. Oczy szkliste. Rajanga obserwuje cały czas, czy może Rajang popnie fabułę do przodu. No ale to jest zwykły gameplay. Dobra. No i znów w tych krzaczorach. No, stój. Przyszedł pan zabówniczego. Za dużo. Pokaż długą nóżkę. No, tutaj tak, ta druga nóżka to... Ta druga noga mi nie pasuje. Ale ta jest za dużo. Prawa. Mierzyło się zawsze lewą. Siad. Nie, lewa jak moja jest wypastowana jest za dużo. Tylko stój. Dobra. Nie, za dużo.
Chyba, że coś się zmieniło w mierzeniu, ale jakby tak to było za dużo. No tak, no to na pożegnanie zmierzymy ją jeszcze raz tylko i tak to leciało. Na pożegnanie, żeby nie było nikomu smutno, że się szybko oddaliśmy. Bierzemy. Patrzymy. Apex, dobra. Tak jakby miała tamta, była już taka trochę mniejsza, ale to jeszcze nie to. Dobra. Bezsensowne to by może i by było, gdyby to, ale nie no. Nie pamiętam, bo tak mierzyło się lewą nogę zawsze, albo prawą nogę i tu jest właśnie ten taki problem. Ale to się zmierzy. Dobra. Ojaj. Z metróweczką podchodzi do każdego potwora. Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? I teraz co siedzi na skarpie? Nie. Dobra, game over na dziś. Poddaję się. Jutro kontynuuję, bo to trzeba chyba będzie bicie. Te mniejsze. Po to tak nie mogę wyczaić tego momentu. Nie ma jakie. No teraz byłoby trzeba je usypiać i ciężka sprawa. Żabę łapać, żeby uspać. Nie, chyba, że są może jakieś ten, albo złokodziałka. Ale to jeszcze nie rozkminiłem tego. Dobra, żegnam wszystkich. Zapraszam do następnego streama. Tymczasem ciężka praca, popłaca. Budować gospodarkę trzeba.